Na polsko-białoruskiej granicy codziennie dochodzi do nowych incydentów z udziałem agresywnych imigrantów, którzy napierają od strony Białorusi. Przybysze z Afryki oraz Bliskiego Wschodu bezprecedensowo zaatakowali polską karetkę, która przejeżdżała wzdłuż zapory, oraz dodatkowo zniszczyli dwa radiowozy polskiej policji. Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Nawet 100 prób nielegalnego przedostania się do Polski dziennie to niepokojąca statystyka, która zdaje się jedynie wzrastać. W tym tygodniu w rejonie Dubucz-Cerkiewnych na Podlasiu wojskowa karetka, która przejeżdżała pasem granicznym wzdłuż granicy, została zaatakowana i uszkodzona. Jak podało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, niezidentyfikowana osoba z terytorium Białorusi rzuciła ciężkim przedmiotem, który spadł na pojazd. Nasi żołnierze jak co dzień muszą się mierzyć z agresją. W rejonie Dubucz-Cerkiewnych karetka wojskowa została uszkodzona ciężkim przedmiotem, który został rzucony przez niezidentyfikowaną osobę z terytorium Białorusi. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, podało na oficjalnym profilu Wojsko Polskie. Na granicy obecni są również policjanci, którzy również na co dzień muszą mierzyć się z agresywnymi atakami nielegalnych imigrantów, którzy przebywają po drugiej stronie. W Białowieży, na Rewce i Dubiczach Cerkiewnych ostatnio dochodziło do największej ilości prób nielegalnego przekroczenia granicy, które odpierali również policjanci z Olsztyna. Według relacji Straży Granicznej grupy były nastawione wrogo i agresywnie, polscy mundurowi zostali obrzuceni kamieniami, konarami, gałęziami oraz szklanymi pojemnikami, nikomu nie stało się nic poważnego, a uszkodzeniom uległy dwa radiowozy policyjne. Dodatkowo służby poinformowały o kolejnych trzech zatrzymaniach osób, które pomagały nielegalnie przekraczać granicę. Grozi im za to kara do 8 lat pozbawienia wolności. Część mieszkańców województwa podlaskiego i lubelskiego otrzymała specjalny alert RCB wraz z zakazem przebywania w strefie przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Stosuj się do poleceń służb. Bądź czujny i informuj o podejrzanych osobach. Apeluje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.